Mogliśmy usłyszeć, jak to Piotr został skierowany do domu poganina Korneliusza, setnika rzymskiego, ażeby przełamać zakazy, jakie obowiązywały Piotra jako Żyda, żeby pójść mimo wszystko do domu poganina, żeby zaciągnąć nieczystość rytualną i żeby mówić o Jezusie. Potwierdzeniem tego było napełnienie Duchem Świętym, wstąpienie Ducha Świętego na pogan nieobrzezanych, których to słowa Piotra wzbudziły wiarę. Z wiarą, wyznaniem wiary przyszło także wstąpienie Ducha Świętego. Dzisiejszy fragment pokazuje, że kolejne są kręgi osób, które przejmują się tym, ażeby głosić Ewangelię poganom. Piotr póki co zostaje w takiej niepewności, niezaangażowaniu, wie, że może. W Antiochii Syryjskiej natomiast są ludzie, którzy chcą i robią to w sposób masowy. Czytamy bowiem, że niektórzy, którzy opuścili Jerozolimę, pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków, czyli pogan, i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Można nieobrzezanym poganom głosić Ewangelię. Tak odczytują to wydarzenie, a Pan potwierdza to rozeznanie przez to, że rzeczywiście wielu pogan przyjmuje wiarę i chrzest. Do tego dochodzi wysłannik z Jerozolimy, Barnaba, który ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego. Kościół w Jerozolimie dalej powstrzymuje się od głoszenia Ewangelii poganom. Ale ten, który przybył z Jerozolimy, Barnaba, szuka w Tarsie tego, któremu się nie udało głosić Ewangelii ani w Damaszku, ani w Jerozolimie, bo wszędzie wzbudzał niepokój i odrzucenie. I oto za sprawą Barnaby przychodzi do Antiochii. Przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. Można, i to można bardzo skutecznie głosić Ewangelię poganom. W tym tekście jest ostatnie zdanie bardzo ważne. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dotąd ci, którzy uwierzyli w Jezusa, są nazywani uczniami, albo są zwolennikami drogi, albo też są zwolennikami ugrupowania. Albo, tak jak teraz, w Antiochii są nazywani ci, którzy należą do namaszczonego, którzy się przyznają do namaszczonego. Zobaczmy, że ten tytuł, którym tak chętnie się posługujemy dzisiaj, on jest na styku świata żydowskiego i pogańskiego. Dla Żydów jest bardzo dobrze zrozumiały. To ci, którzy uważają, że Mesjasz już przyszedł i oni przylgnęli do Niego, wyznali Go, uznali w Nim Mesjasza, w Jezusie. Dla pogan, którzy słyszeli, że jest jakieś nowe ugrupowanie religijne, Żydzi i nie Żydzi, albo Żydzi i nie Żydzi, nazywają się teraz wspólnie należący albo łączący się do tego, który został namaszczony. Poganie musieli sobie zadać pytanie, jeżeli chcieli się zbliżyć do tej grupy. Co to znaczy ten namaszczony? Trzeba było im wyjaśnić, skąd się wziął namaszczony, z ksiąg żydowskich. I ten namaszczony jest, był, przeżył, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i żyje i daje oznaki swojego panowania nad światem. To słowo namaszczeni, należący do namaszczonego, staje się takim uniwersalnym określeniem, które pokazuje, że wyznawcy Jezusa Chrystusa nie są jednym z ugrupowań żydowskich, że są już własną drogą, że zdecydowanie to ich wyróżnia od wszystkich, i od pogan, i od Żydów. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.